Dobry wieczór Państwu. O tej porze roku i po zmianie czasu to rzeczywiście już wieczór. Ciemno i zimno, ale mam nadzieję, że jesteście Państwo w ciepłym miejscu, z ciepłym okryciem, z ciepłym napojem i zechcecie wysłuchać dziś o tym, jak doszło do powstania konferencji online o obliczaniu płynności mowy, skąd ten pomysł i co tam można znaleźć, co ciekawego znajduje się w zasobach konferencji, która znajduje się na platformie szkoleniowej. To jest właściwie takie moje dziecko, jedno z wielu, ale bardzo myślę przydatne, korzystne dla zarówno początkujących logopedów, jak i studentów logopedii, dla rodziców dzieci z jąkaniem, ale także dla dorosłych osób, które doświadczają zaburzeń płynności mowy. Myślę, że wielu spośród Państwa, również nauczycieli, którzy mają w klasie dziecko z jąkaniem, będzie mógł skorzystać z zasobów konferencji, wysłuchać tych rozmów i coś dla siebie z nich wyciągnąć. Miałam to szczęście, że spośród wielu osób, które zaprosiłam do rozmów, bo ta konferencja oparta jest właśnie na konwencji rozmowy, bardzo wielu spośród nich zaufało mi i przyjęło zaproszenie. Dzięki temu możecie Państwo wysłuchać, co urodziło się podczas spotkania dwóch osób, a czasem kilkorga osób, bo kilka wyjątkowych rozmów jest grupowych. Konferencja powstała w czasie pandemii, dlatego też jest to konferencja online i pozostajemy jeszcze ciągle właśnie w takim internetowym połączeniu. Jest to rzeczywiście z jednej strony ułatwienie, ponieważ moi rozmówcy mieszkają w różnych częściach Polski, a nawet świata, ale z drugiej strony wiemy, że jednak technika troszeczkę nas ogranicza, a więc wiele rozmaitych rodzajów trudności napotkaliśmy podczas nagrywania, podczas montowania również rozmów i przygotowywania materiałów dla Państwa. Dzisiejszy live zorganizowałam właśnie wokół tematyki konferencji online, ponieważ zbliża się trzecia już edycja. W krótkim czasie udało mi się po raz trzeci zgromadzić grono osób, które zgodziły się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniami i 26 listopada będziecie Państwo mogli otrzymać dostęp do tych właśnie rozmów, do tych nagrań. Ale od czego się zaczęło? Od pomysłu na zebranie 8 prelegentów. Udało się to zrobić w pierwszej połowie zeszłego roku. Wspólnie z jeszcze jedną osobą, która pomaga mi, jeśli chodzi o technikę, o internet, o montaż i przygotowywanie graficzne, opracowywanie graficzne materiałów. Mam tutaj na myśli pana Krzysztofa Skowrona. We dwoje organizujemy, przygotowujemy dla Państwa te wydarzenia. Pierwsze z nich to ponad 350 minut rozmów. Rozmów o jąkaniu, rozmów o giełkocie, a także o rozmaitych inicjatywach podejmowanych, aby upowszechniać wiedzę na temat jąkania właśnie. To także sporo materiałów, z których możecie Państwo korzystać, zarówno w formie wideo, jak i w formie infografik, ulotek, a również książkowych upominków. Kto zatem przyjął zaproszenie do pierwszej edycji? Pani profesor Katarzyna Węsierska, profesor Uniwersytetu Śląskiego, logopedka, specjalista w zakresie zaburzeń płynności mowy, europejski specjalista, jak również coach w europejskiej szkole, która kształci specjalistów zaburzeń płynności mowy. Przygotowałyśmy rozmowę, która jest taką podstawą na temat jąkania. Skąd się bierze, czym jest, dlaczego to właśnie moje dziecko się jąka i co zrobić, aby temu dziecku ułatwić wypowiadanie się. Druga rozmowa z pierwszej edycji kontynuuje troszeczkę temat jąkania u dzieci. Z Joanną Szymczakowską zajęłyśmy się problematyką jąkania w przedszkolu, problematyką
rozmów na temat jąkania z dzieckiem? Jeśli tak, to jakimi słowami? Czy nauczyciel może rozmawiać z dzieckiem w przedszkolu na temat jąkania? Jak rozmawiać z innymi dziećmi na temat jąkania dziecka? Bardzo wiele wskazówek dla nauczycieli, ale także dla rodziców, jak również materiały, które przygotowała Joanna Szymczakowska dla nauczycieli przedszkolnych. Tutaj między innymi mówienie po kolei, ale jest ich więcej. Nieco starsze dzieci w wieku szkolnym, mówimy, że raczej nie jest to już jąkanie wczesnodziecięce, ale raczej jąkanie utrwalone, potrzebują pomocy w radzeniu sobie z jąkaniem na co dzień. I takie wskazówki, jak pomóc dzieciom, dla rodziców, dla nauczycieli, dla logopedów szkolnych, właśnie przygotowała Justyna Solecka-Głodek, która także dla Państwa przygotowała taką ulotkę. Kilka porad dla początkujących logopedów. Dla studentów, którzy kończą właśnie studia i zastanawiają się, jak to będzie, kiedy przyjdzie dziecko z jąkaniem do mojego gabinetu, ale także dla tych logopedów, którzy już pracują przez jakiś czas, ale nie mają zbyt wielu doświadczeń z jąkaniem. Natomiast jeśli chodzi o wiek dorosły i jąkanie utrwalone u osób dorosłych, ale także u młodzieży, Grzegorz Chmielewski w bardzo obszernej rozmowie przedstawił punkt widzenia, swój punkt widzenia osoby, która ma doświadczenie jąkania własne, jest psychologiem, jest logopedą i jest człowiekiem, który organizuje wiele grupowych form wsparcia dla dzieci, dla młodzieży. Również przygotował materiał filmowy dla osób dorosłych. Wskazówki, jak sobie poradzić, chociażby gdy staramy się o pracę. Myślę, że warto zajrzeć do tego materiału filmowego. Co się dzieje, kiedy jąkanie towarzyszy innym trudnościom? Zespołowi Downa, zespołowi Aspergera czy też afazji. Tutaj możemy się zastanawiać, czy jąkanie to jest ten największy kłopot, z którym dziecko się zmaga. Jeżeli widzimy, że dziecko może mieć cechy zespołu Aspergera i towarzyszy mu jąkanie, w jaki sposób diagnozować i w jaki sposób prowadzić potem terapię? Bardzo szczegółowa i taka oparta na własnych doświadczeniach z pracy rozmowa z Katarzyną Ploch, która przygotowała dla Państwa również materiał dodatkowy. Jąkanie i inne trudności, cechy dziewczęce i chłopięce w zespole Aspergera. Myślę, że będzie to też ciekawa propozycja dla tych osób, które pracują z dziećmi z jąkaniem, które są również w spektrum autyzmu. W szóstej rozmowie z Aleksandrą Jastrzębowską-Jasińską poruszyłyśmy temat nie samych objawów jąkania w mowie, a więc nie powtórzeń, przedłużeń i bloków, ale tego, co, jeśli Państwo pamiętają, górę lodową znajduje się pod powierzchnią wody, a więc myśli, uczucia, postawy, przekonania, nastawienie do mówienia. Jak to wszystko traktować w diagnozie i jak odnosić się do tego potem w terapii? Jakie znaczenie ma też regulacja emocji dla radzenia sobie lepszego z jąkaniem, ale też regulacja emocji przez rodziców opiekujących się szczególnie małymi dziećmi z jąkaniem. Jak ważne jest dbanie o własne zasoby przez rodziców, aby mogli skuteczniej wspierać własne dzieci. I tutaj jest fragment infografiki, która została przygotowana przez Aleksandrę Jastrzębowską-Jasińską na temat rozmaitych obszarów, sfer, w których znajdujemy się w ciągu dnia. Począwszy od tej strefy, w której jesteśmy wypoczęci, której ładujemy baterie, przez tą strefę, gdzie aktywnie działamy i jesteśmy pełni energii, do strefy, w której wyładowują się nasze zasoby, gdzie zaczyna pojawiać się rozdrażnienie, złość, aż do strefy tak zwanej zamrożenia, gdzie działamy automatycznie bądź zastygamy w bezruchu. Jak sobie poradzić w każdej z tych stref? Jak pomóc dziecku, które utknie w którychś z tych trudnych stref? Są one przedstawione w taki bardzo przystępny sposób. W rozmowie siódmej z Manon Spruit miałyśmy wiele przygód technicznych.
Muszę się przyznać, że przy pierwszej próbie, niestety nieudanej, nie zadziałał przycisk nagrywania. To był ogromny stres dla mnie. Pierwsza edycja konferencji i już takie duże trudności. Na szczęście moja rozmówczyni wykazała się ogromnym zrozumieniem, wyrozumiałością dla mnie i dla techniki i ustaliłyśmy termin kolejnej rozmowy. Udało się ponownie spotkać, udało się już zadbać wtedy i wypróbować techniczne sprawy, także wszystko się udało. Pomimo odległości, pomimo że moja rozmówczyni była za granicą, udało się tę rozmowę doprowadzić do końca. I jest to bardzo ciekawa rozmowa, taka pigułka wiedzy na temat giełkotu. Czym jest, jak się objawia, na czym polega diagnoza i czym różni się też terapia od terapii jąkania. Jak wspomóc mogą dziecko z giełkotem rodzice i nauczyciele, szczególnie ci drudzy, nauczyciele, którzy mogą czasem dzieci z giełkotem podejrzewać o to, że niekoniecznie starają się, że po prostu im się nie chce, że są leniwe, a gdyby się postarały, potrafiłyby lepiej mówić, lepiej pisać. Czasem te dzieci bywają też diagnozowane jako dyslektyczne, ponieważ te trudności w piśmie, trudności w budowaniu większych wypowiedzi, dłuższych wypowiedzi pisemnych mogą przez nauczycieli tak właśnie być odbierane. Bardzo ciekawa rozmowa, taka skondensowana wiedza na temat giełkotu, a ponieważ giełkot często współwystępuje z jąkaniem, wydaje mi się, że bardzo jest to właściwe, aby rozszerzyć tematykę konferencji właśnie o to zaburzenie płynności mowy. Z materiałów dodatkowych od Manon Spruity wspomnienie takiej książki Rutgera Wilhelma, która na razie jeszcze jest po angielsku, ale mamy nadzieję, że zostanie przetłumaczona na język polski. Tłumacząc tak jeden do jeden, to za szybko dla słów, mniej więcej tak brzmi tytuł. I jest to książka napisana przez osobę z giełkotem, która początkowo została zdiagnozowana jako osoba z jąkaniem. Doświadczenia życiowe Rutgera Wilhelma, a także jego zaangażowanie w propagowanie wiedzy o giełkocie zaowocowały również powstaniem strony internetowej, którą też Państwu bardzo polecam. Jest na niej również taki test, który można samodzielnie wykonać. Jeżeli ktoś myśli o tym, że być może w jego mowie może występować giełkot, ale nie jest tego pewien, to pierwszym krokiem może być właśnie taki test ze strony Rutgera Wilhelma. I moja ostatnia rozmówczyni, co nie znaczy, że najmniej ważna, Izabela Michta, działaczka ruchu samopomocy, opowiada o ogromnie ciekawej inicjatywie, o wirtualnym klubie J, a także o innych formach wsparcia osób z jąkaniem, a także wsparcia dzieci z jąkaniem i rodziców, dzieci, które mają trudności w płynnym wypowiadaniu się. Bardzo zaprasza do udziału w spotkaniach klubów J, grup wsparcia, również logopedów i studentów logopedii, abyśmy wszyscy lepiej poznali osoby z jąkaniem, ich trudności codzienne, także te niezwiązane bezpośrednio z mówieniem. Myślę, że rozmowa z Izabelą Michtą może bardzo poszerzyć perspektywę logopedów, szczególnie tych, którzy dotychczas nie rozważali zupełnie udziału w spotkaniu klubu J, czy też jakiejś grupy samopomocowej innej. Od Izabeli Michty dla Państwa zestawienie klubów J w Polsce, ale także miejsc, w których odbywają się warsztaty dla dzieci z jąkaniem, dla rodziców i polecana literatura. Pół roku po pierwszej edycji, ponieważ taki był dobry oddźwięk, tak było dużo pozytywnych komentarzy, było dużo też zapytań o to, czy będzie dalszy ciąg, udało mi się zaprosić znów 14 tym razem prelegentów i przeprowadzić z nimi rozmowy, które ukazały się pod koniec zeszłego roku. Tym razem mamy ponad 400 minut nagranych rozmów. Jeszcze więcej materiałów dodatkowych, za chwilkę będę mówiła jakich, i również książkowe upominki. I również nie zabrakło technicznych zaskoczeń, ale nie było większych wpadek na szczęście i konferencja
jest oczywiście w pełni dostępna. Wszystkie rozmowy sprawnie można odsłuchać. W pierwszej rozmowie z Marią Faściszewską rozmawiałyśmy o tym, jak przebiega proces diagnostyczny w przypadku jąkania. Bardzo szczegółowo mówiłyśmy o narzędziach, dostępnych kwestionariuszach, a również o tym, jakie są istotne aspekty diagnozy w zależności od wieku. Czy diagnozujemy jąkanie u małego dziecka, u dziecka w wieku szkolnym, u młodzieży czy u osób dorosłych? Na co zwrócić uwagę, jakie trudności w diagnozie i jakie trudności w terapii możemy potem napotkać, jeżeli w diagnozie o czymś może zapomnimy, może coś potraktujemy jako błahą, nieistotną rzecz. A co może nam potem terapię ułatwić, jeżeli odpowiednio szeroko zakroimy nasze badania diagnostyczne? Pani doktor przygotowała takie zestawienie narzędzi diagnostycznych. Myślę, że bardzo przydatne, szczególnie w początkowym etapie, kiedy ktoś jest tuż po studiach albo dopiero zaczyna się interesować tematem jąkania i chciałby poznać narzędzia diagnostyczne dostępne na rynku polskim. Myślę, że warto zajrzeć do tego zestawienia. W drugiej rozmowie miałam ogromną przyjemność rozmawiać na temat zarówno płynności mowy, jak i niepłynności mowy, zarówno na temat metody upłynniania mowy, która jest niepłynna, ale także modyfikacji zająknięć. I tę rozmowę przeprowadziłam z dwiema specjalistkami, Lucyną Jankowską-Szafarską oraz Elżbietą Bijak. To jest chyba jedyna w swoim rodzaju rozmowa tego typu, gdzie specjalistki w dwóch nurtach, oczywiście nie jest tak, że nie znają innych nurtów i nie pracują innymi podejściami, nie włączają elementów innych podejść, ale specjalizują się głównie w modyfikacji lub głównie w upłynnianiu i potrafiły pokazać te dwa podejścia w taki sposób, że można było zauważyć różnice, bo oczywiście są to różne podejścia, ale można było też wychwycić ten chyba taki najważniejszy przekaz. Nieważne, jaką metodą pracujemy, jeżeli cele są postawione wspólnie z naszymi klientami czy pacjentami, jeżeli myślimy o tym, aby nie uzyskać stuprocentowo płynnej mowy, tylko myślimy o tym, jak poprawić jakość życia tej osoby, co tej osobie dokładnie tu i teraz jest potrzebne. I okazuje się, że tak wydawałoby się skrajnie różne dwie metody, bywają czasami zbieżne i te punkty styczne udało nam się w rozmowie znaleźć. Bardzo Państwu polecam tę rozmowę, wspominam ją ogromnie dobrze, tym bardziej, że poświęcenie Pani Elżbiety Pijak, która była świeżo po chorobie covidowej, naprawdę warto docenić. I takie zestawienie, modyfikacja, upłynnianie mowy znajdziecie Państwo również w materiałach. Myślę, że dla osób, które interesują się terapią jąkania, te dwa nurty, podstawowe nurty, to jest takie must have. To trzeba wiedzieć, to trzeba znać. Myślę, że ułatwi przynajmniej tym osobom, które dopiero zaczynają, przejrzenie takiego właśnie zestawienia. Rozmowa z Barbarą Jeziorczak to była rozmowa również nietypowa. Rozmowa, która penetrowała pogranicze logopedii i psychologii. Dla niektórych bardzo drażliwy temat. Są osoby, które uważają, że logopedzi nie powinni się w ogóle zajmować psychologicznymi aspektami terapii jąkania. Powinni to zostawić psychologom. Inni z kolei uważają, że pewne aspekty psychologiczne włączone przez logopedów do terapii mogą poszerzyć perspektywę zarówno terapeuty, jak i pacjenta czy klienta, w zależności od tego, gdzie pracujemy, i mogą wspomóc zdecydowanie postępy terapii. Oczywiście logopedzi nie prowadzą psychoterapii w swojej terapii logopedycznej, nie prowadzą typowej terapii psychologicznej, absolutnie nie, ale rozmawiałyśmy o tym, co warto z obszaru psychologii sobie przyswoić, z których metod warto korzystać, jakie sposoby podejścia i rozumienia jąkania
w tym aspekcie, w wymiarze psychologicznym, warto rozważyć. Czy psychologowie nie powinni też zainteresować się logopedią, jeżeli chcą prowadzić terapię jąkania? To była ta druga perspektywa. I myślę, że zarówno z jednej, jak i z drugiej perspektywy, jeżeli popatrzymy na terapię jąkania, logopeda poszerzający wiedzę w zakresie psychologii i psycholog interesujący się zagadnieniami logopedycznymi, to myślę, że wówczas z korzyścią dla naszych klientów czy pacjentów terapia postępowałaby o wiele bardziej efektywnie. To była też nietypowa rozmowa pandemiczna. Jako że w pandemii wszyscy przebywaliśmy wspólnie w pomieszczeniach mieszkalnych, domowych, wraz z naszymi zwierzętami. I u pani Barbary Jeziorczak zdecydowanie chciała dołączyć do nas również papuszka, więc będziecie Państwo mieli rozmowę z akcentami muzycznymi. Podśpiewuje papuszka w tle. Także jeśli ktoś uważa, że to nie będzie przeszkadzało, a wręcz przeciwnie, będzie przyjemnym urozmaiceniem, to zapraszam do odsłuchania. Materiałem dodatkowym jest taka zachęta do autorefleksji dla logopedów. Materiał nagrany dodatkowo do odsłuchania, materiał wideo, więc można oczywiście również obejrzeć, dołączony do rozmowy z panią Barbarą Jeziorczak. Rozmowy oczywiście są dostępne również pojedynczo. Nie trzeba całej drugiej edycji konferencji wykupować, ale można sobie wykupić dostęp do pojedynczej rozmowy, więc jeśli ktoś jest zainteresowany jednym tylko tematem, to jak najbardziej jest to możliwe, aby tym jednym tematem tylko się zająć i tylko ten jeden temat obejrzeć, wysłuchać. W rozmowie czwartej z Justyną Solecką-Głodek rozmawiałyśmy o tym, jak się ma ciało do emocji, myśli. Ten psychofizyczny aspekt jąkania nas zainteresował. Z panią Barbarą Jeziorczak rozmawiałyśmy bardziej o myślach, emocjach, a z panią Justyną Solecką-Głodek z tym, jak się odzwierciedla to, co myślimy, co czujemy, nasze postawy, nasze reakcje emocjonalne, to, co się dzieje w mowie, jak to się przejawia w ciele. Co się dzieje, jeżeli zbyt długo te napięcia w ciele się utrzymują? Jak sobie radzić z tym, co się dzieje w mowie, ale na poziomie ciała? I co można zrobić, jeżeli ciało stawia nam opór? Niekoniecznie chce z nami współpracować. Bardzo ciekawa rozmowa z poziomu ciała tym razem. Nie z poziomu emocji i myśli, ale z innego wymiaru. Materiał dodatkowy oczywiście jest tutaj również. Jest to relaks z medytacją kierowaną w postaci tekstu, ale także nagrania audio, więc jeżeli ktoś chce sobie odsłuchać, to również jest taka możliwość. W rozmowie piątej z panią dr Agnieszką Płusajską-Otto zastanawiałyśmy się nad tym, czy clue terapii jąkania jest oddech i emisja głosu, czy one zawsze powinny być włączone w zakres, w program terapii jąkania, czy też głos, oddychanie mogą być włączane wtedy, kiedy uważamy, że jest taka konieczność, ale jest to zawsze decyzja terapeuty i klienta, czy też pacjenta. Jak to jest? Czy zawsze ćwiczenia oddechowe każdemu zalecamy, jeżeli się jąka, to ćwiczenia oddechowe, czy jednak te ćwiczenia oddechowe wtedy, kiedy widzimy, że taka potrzeba rzeczywiście istnieje? Czy w takim razie celem terapii jąkania jest poprawa oddechu i emisji głosu? Co tu jest celem? Co jest drogą do celu? Jak to odróżnić? I co wskazuje na to, że rzeczywiście te ćwiczenia oddechowe są wskazane? To wszystko w rozmowie z panią dr Agnieszką Płusajską-Otto. Myślę, że bardzo ważnym aspektem tej rozmowy jest takie całościowe potraktowanie osoby, która do nas przychodzi, takie holistyczne podejście do naszych klientów czy pacjentów. Nie dzielenie ich na głos, oddech, jąkanie, mowa płynna, ale traktowanie osoby
jako całości. Pani doktor jako materiał dodatkowy przygotowała autograf do własnej książki. Niestety książka od razu została wykupiona i już tych egzemplarzy z autografem pani doktor nie ma, ale inne książki będą na pewno dostępne w trzeciej edycji konferencji online. Bardzo ciekawa rozmowa szósta, w której miałam kilkoro rozmówców. Pojawia się ponownie Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska jako organizatorka zajęć grupowych dla dzieci z jąkaniem i ich rodziców, jak również Grzegorz Chmielewski, który również organizuje takie zajęcia. Monika Korpik, która organizuje nietypowy rodzaj wspierania dzieci i rodziców pod nazwą Walk and Talk. Spacery, zabawy na powietrzu, na zewnątrz. Spotykają się rodziny, spotykają się rodzice, spotykają się dzieci i we wspólnych aktywnościach, podczas tych wspólnych aktywności mogą wymieniać się doświadczeniami, mogą rozmawiać nie tylko o jąkaniu, ale o własnych przeżyciach, przemyśleniach. I myślę, że to, co tutaj przy tych walk and talk jest też ważne, to to, że jest pewna swoboda, nie ma struktury. To jest troszeczkę inaczej niż w warsztatach organizowanych instytucjonalnie. W tej rozmowie wzięła również udział Agata Sakwerda, autorka książki Spokojnie, to tylko jąkanie, która również jako upominek książkowy gości przy każdej edycji konferencji, bo uważam, że jest to bardzo wartościowa pozycja i trzeba się nią dzielić. Tak więc również w trzeciej edycji ta książka będzie dla Państwa przygotowana. Agata Sakwerda jako przedstawicielka takiego teamu, który organizuje warsztaty dla dzieci i rodziców w Katowicach przy Uniwersytecie Śląskim. Różnice pomiędzy tymi warsztatami, sposoby organizowania, sposoby prowadzenia, cele rozmaitych rodzajów wspierania rodziców i dzieci z jąkaniem, to właśnie były nasze tematy. Jakie korzyści, jakie efekty tych spotkań wszyscy nasi goście zaobserwowali? Myślę, że warto posłuchać, bo którąkolwiek drogą byśmy nie chcieli pójść, kimkolwiek nie chcielibyśmy się inspirować w naszej pracy, to myślę, że warto posłuchać, co jest najważniejsze. Jakiego rodzaju wsparcie jest najważniejsze, jeżeli chcemy wspierać rodziców małych dzieci, rodziców starszych dzieci, czy też dzieci w różnym wieku. Do tej rozmowy jest sporo upominków, ulotki odnośnie Walk and Talk, jak również programu Chat, który przygotowała Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska. Lista warsztatów dla dzieci i rodziców przygotowana przez Agatę Sakwerdę i plakat do Spokojnie to tylko jąkanie, jak również trzy scenariusze zabaw dla dzieci, dla rodziców. Tu jest akurat jeden tylko przykład, rozkwitający kwiat, przygotowany przez Grzegorza Chmielewskiego i jego współpracowników. Myślę, że warto zajrzeć do tej rozmowy, jeśli ktoś jest zainteresowany organizowaniem warsztatów dla dzieci z jąkaniem albo dla dzieci z jąkaniem i ich rodziców. I ostatnia rozmowa z drugiej edycji, bardzo ciekawa, ze studentkami Uniwersytetu Śląskiego, które uczestniczyły w procesie dostosowywania do warunków polskich, ale też wdrażania do placówek oświatowych, głównie do przedszkoli, programu antydyskryminacyjnego Interact. Bardzo się cieszę, że ten program jest w Polsce. On powstał w Stanach Zjednoczonych i bardzo szybko do nas dotarł dzięki pani profesor Katarzynie Węsierskiej i myślę, że na tyle dobrze już jest znany, że przewija się właściwie w różnych wystąpieniach konferencyjnych na świecie. Niedawno podczas virtual learning, takich szkoleń dla logopedów, dla terapeutów zaburzeń płynności mowy organizowanych przez The Stuttering Foundation, terapeuta z Nowej Zelandii wspomniał o tym, że Interact jest wprowadzony w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Myślę, że nauczyciele, logopedzi, przedszkolni, wczesnoszkolni, warto, aby wiedzieli, że taki program jest, aby wdrażali go w swoich placówkach. To jest program, wszyscy jesteśmy inni, ale każdy z nas też jest taki sam. Ta inność jest tutaj
wartościowana pozytywnie. To niekoniecznie musi być inność polegająca na tym, że ktoś się jąka, a ktoś mówi płynnie, ale zauważanie w tej inności wartości, wartości samej w sobie jest, myślę, bardzo istotne, szczególnie, że teraz na świecie jest taki klimat raczej wyłączający inność niż włączający ją do wspólnego kręgu działania. Zmiana postaw wobec dzieci z jąkaniem dzięki programowi Interact. I panie studentki pięknie opowiedziały o tym, jak ten proces przebiegał i jak można zapisać się, wziąć udział w webinarze i jak można potem wprowadzać ten program do placówki. Oczywiście więcej informacji na stronie LogoLab. Oczywiście mamy również plakat, który jest do tego programu jako materiał dodatkowy. No i trzecia konferencja. To się już dzieje. To jest już w trakcie. Większość nagrań już jest zakończona. Przede mną ostatnia rozmowa. Premiera jest zaplanowana na 26 listopada. Tym razem zaproszenie przyjęło 11 prelegentów. Nadal tylko dwie osoby organizują to wydarzenie dla Państwa. Ja i Krzysztof Skowron. Organizujemy to tak, abyście Państwo mieli nie tylko dostęp do rozmów, ale także te materiały dodatkowe, pominki książkowe, to wszystko, co się dzieje dodatkowo dla Państwa. Również mamy rozmaite przygody techniczne. Dzieją się różne dziwne rzeczy. Czasem działają słuchawki, czasem nie. Czasem coś się nagrywa i kogoś słychać, a czasem kogoś nie słychać. Czasem rozmowy trzeba powtórzyć. Niektórzy bardzo cierpliwie nagrywali dla Państwa ponownie, ponieważ nie wyszło za pierwszym razem, a chcemy wszystko przygotować najlepiej jak się da, a nie wszyscy dysponują fantastycznym sprzętem. Proszę więc też mieć taką wyrozumiałość, że osoby, które biorą udział w konferencji, robią to po prostu z pasji, z oddania tematowi i myślę, że warto też o tym pamiętać. Kto dla Państwa wystąpi? Zenobia Bogdanowska. Myślę, że dla osób, które pracują z osobami z jąkaniem, to nazwisko jest dobrze znane. Od wielu lat jest zaangażowana w pracę z osobami jąkającymi się, Klub J w Olsztynie, ale także wiele innych ważnych działań, ważnych zagadnień, które porusza w swoich wystąpieniach, chociażby metoda terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, czy też to, o czym będzie mówiła podczas trzeciej edycji konferencji, wspomaganie dzieci, dzieci z jąkaniem, które mają także trudności słuchowe i będzie opowiadała o jednej z metod wspomagających, o metodzie Neuroflow. Gościmy również pana Arkadiusza Ceglarskiego, działacza samopomocy osób z jąkaniem, który jest doświadczonym już prowadzącym warsztaty o autoterapii, ale także coachem i łączy te dwa podejścia, coaching i autoterapię, proponując wsparcie dorosłym osobom z jąkaniem. O autoterapii właśnie będzie nam opowiadał. Myślę, że warto poznać to podejście, ponieważ w programie studiów logopedycznych rzadko jest zawarte właśnie wytłumaczenie, wyjaśnienie, na czym autoterapia polega, ponieważ, myślę, że to jest przyczyną, autoterapię zazwyczaj osoba z jąkaniem przeprowadza sama na sobie. A warto mieć wsparcie. Warto, aby logopedzi znali tę terapię, potrafili wesprzeć, a jeżeli ktoś potrzebuje tego wsparcia, logopeda danej metody nie zna, to pan Arkadiusz Ceglarski oferuje również to wsparcie, nie tylko jeśli chodzi o autoterapię, ale również coachingowe i uczy, w jaki sposób można przejść przez kolejne etapy tej terapii, ale jakoś tak rozsądnie, żeby w niej nie utknąć, żeby się łatwo nie zniechęcić. Myślę, że warto obejrzeć tę rozmowę, posłuchać. Również poster, który został przygotowany na tegoroczną konferencję, Międzynarodową Konferencję Zaburzenia Płynności Mowy, Teoria i Praktyka w Katowicach, będzie też dla Państwa takim ciekawym, dodatkowym materiałem. Agata Dekert-Brzezińska zgodziła się porozmawiać ze mną na temat terapii jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym,
i rozwinęła terapię metodą Palin PCI. Przedstawiła również przypadek, na bazie którego powstał poster, również zaprezentowany podczas konferencji w Katowicach. Pani dr Monika Kaźmierczak zgodziła się przyjąć zaproszenie i w bardzo obszernej, długiej rozmowie szczegółowo podzieliła się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem, nie tylko na temat tego, czym jest giełkot, o czym mówiła fantastycznie, z zupełnie innego punktu widzenia, troszeczkę językoznawczo, ale także jak przeprowadzić diagnozę, jak, na czym skupić się w terapii i jak można wesprzeć, aktywnie wesprzeć te osoby z giełkotem w komunikacji. Dodatkowo mają Państwo prezentację od pani Moniki Kaźmierczak jako materiał dodatkowy. Anna Mamica zgodziła się porozmawiać na temat jąkania u dzieci w wieku szkolnym. Jak pracować z dziećmi i młodzieżą? Jak powinna wyglądać relacja terapeuty z rodzicem tych starszych dzieci, gdzie już nie współpracujemy tak ściśle z rodzicem? Większą odpowiedzialność przejmują na siebie starsze dzieci, a młodzież to tak naprawdę osoby, które same decydują o tym, czy chcą tej terapii, a jeżeli chcą, to jak ona powinna przebiegać i jakie powinny być jej cele. Jaka jest wówczas rola rodzica? Czy powinien zupełnie z boku stać, czy jednak w jakiś sposób do tej terapii się włączyć? Jakie przyjąć założenia w terapii? Jak tę terapię poprowadzić? Na czym się wesprzeć? I tutaj dużo o modelu ICF pani Anna Mamica mówi i dla Państwa również ten model będzie do wykorzystania. Izabela Michta, Monika Pakura, Agata Sakwerda-Grzesiek i Katarzyna Węsierska to gościnie mojej rozmowy na temat grantu LogoLab, na temat wszystkich rezultatów tego niezwykle obszernego grantu, który z taką pasją i zaangażowaniem tworzymy dla Państwa już prawie od 2 lat. Jeden rezultat to strona LogoLab, którą Państwo na pewno znają. Mam nadzieję, że odwiedzają, korzystają z niej. Drugim rezultatem jest podręcznik, który lada moment ukaże się na stronie w otwartym dostępie. Artykuły specjalistów z Polski, a w drugim tomie artykuły specjalistów z całego świata. Dostępne dla Państwa bezpłatnie. A także film, który niedawno ukazał się. Film, jak wspierać dzieci jąkające się w komunikacji interpersonalnej. Film, który jest chyba jedyny w swoim rodzaju na świecie, ponieważ łączy wypowiedzi nie tylko specjalistów, ale rodziców dzieci z jąkaniem i samych dzieci. Nie trwa zbyt długo, 30 kilka minut. Bardzo zachęcam do obejrzenia. To jest taka pigułka wiedzy, nie tylko stricte naukowej, ale punkt widzenia dziecka i punkt widzenia rodzica. Coś, czego nie możemy pominąć jako terapeuci w terapii. Coś, czego nie powinniśmy opuszczać, pomijać, o czym nie powinniśmy zapominać. I jeszcze jedno nazwisko. Filip Werstler i Joanna Szymczakowska. Najpierw Filip Werstler. Zgodził się przyjąć moje zaproszenie. Człowiek, który będąc osobą z jąkaniem, nie tylko występuje publicznie przed tysiącami osób, ale sam szkoli innych w zakresie wystąpień publicznych. Wow. Myślę, że Państwo tak właśnie zareagowali na te słowa. Można. Naprawdę można. Jak do tego doszedł? Dlaczego tak, a nie inaczej wybrał? Skąd wzięło się w nim przekonanie, że potrafi nie tylko sam występować publicznie, ale nauczyć tego innych? Jakie cechy powinien mieć dobry mówca? Co zrobić, aby samemu stać się lepszym mówcą? To wszystko w rozmowie z Filipem Werstlerem. I Joanna Szymczakowska, która zgodziła się przyjąć moje zaproszenie jako laureatka grantu Gina Brutena, o czym Państwo już wiedzą, bo był poświęcony temu live. W tym roku Joanna Szymczakowska dostała go wspólnie z Edytą Pasoń. Ale Joanna Szymczakowska jako rezultat grantu przygotowuje bardzo
ciekawą inicjatywę. Warsztaty dla rodziców dzieci z jąkaniem i dla dzieci z jąkaniem. Ponieważ ja w swoim czasie również byłam laureatką grantu Gina Brutena i również przygotowałam skrypt warsztatów dla rodziców, chciałybyśmy w tej naszej rozmowie, ostatniej rozmowie, która została nam do przeprowadzenia, opowiedzieć Państwu o tym, w jaki sposób można zorganizować te warsztaty, tak aby jak najwięcej korzyści odniosły z tego zarówno dzieci, jak i rodzice. Podzielimy się scenariuszami, podzielimy się prezentacjami, skryptami. To będzie dla Państwa materiał dodatkowy. Jako prezenty książkowe, jak już mówiłam, na pewno spokojnie to tylko jąkanie, a także kilka innych pozycji na temat oczywiście zaburzeń płynności mowy, tak abyście Państwo również coś od nas mieli takiego namacalnego, ponieważ wszystko, co się dzieje w ramach konferencji online, dzieje się wirtualnie, więc chociaż taki jeden namacalny efekt, pamiątka udziału w konferencji jest dla Państwa przewidziana, ale oczywiście dla kilkunastu osób. Nie dla wszystkich, niestety. Podsumowując, tematyka tej konferencji najbliższej, trzeciej edycji, to terapia jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym, w starszym wieku szkolnym, ale także autoterapia. Oczywiście giełkot, bardzo obszerna rozmowa, naprawdę kompendium. Jak zostać dobrym mówcą, a także warsztaty dla rodziców i dzieci z jąkaniem, metody wspomagające terapię jąkania, będziemy mówili o Neuroflow, jak również efekty grantu Logolab. Obszerna tematyka. Myślę, że tych minut będzie chyba jeszcze więcej niż 400, tak coś podejrzewam. 18, przepraszam, tu jest błąd, nie od 18 listopada, od 26. A 18 listopada zapraszam na projekcję filmu When I Stutter. Ta projekcja odbywa się online i również będzie można link chociażby u mnie na Facebooku zobaczyć i sobie skopiować. Także zapraszam. 18 listopada będzie projekcja When I Stutter i dyskusja z zaproszonymi gośćmi, z działaczami samopomocy, jak również z logopedą. Myślę, że to jest też bardzo ciekawe wydarzenie. 26 listopada będzie premiera konferencji online. Konferencja będzie jako nagrany zestaw takich nagranych rozmów dostępna na platformie szkoleniowej. Ten dostęp będziecie Państwo mieli przez rok od momentu wykupienia, więc będzie czas na to, aby sobie pooglądać, posłuchać, wykorzystać materiały. Po jakimś czasie od premiery przygotujemy również pojedyncze rozmowy dla Państwa, tak jak było w pierwszej i drugiej edycji. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie, za uwagę. Zapraszam, jeżeli uważają Państwo, że te właśnie konferencje online to jest coś dla Państwa, że znajdziecie tutaj coś dla siebie, zapraszam do korzystania albo do pojedynczych rozmów, albo do korzystania z całego wydarzenia. I trzymajcie Państwo kciuki, aby nam się wszystko udało i aby na czas tego 26 wszystko na platformie się znalazło. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne. Dziękuję bardzo za gratulacje. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.